Internetowa rejestracja kandydatów krok po kroku. Zaczynamy! Na głównej stronie kliknij zakładkę Rekrutacja na studia. Do wyboru są studia pierwszego lub drugiego stopnia. Następnie utwórz konto. Zaakceptowanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest niezbędne. Zaznacz i kontynuuj. Teraz podaj adres e-mail i wpisz hasło. Utwórz konto. Link aktywujący Twoje konto został wysłany na podanego przez Ciebie maila. Po aktywowaniu wróć na stronę irkumk.pl i zaloguj się, wpisując e-mail i hasło. To pełna oferta kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Tu możesz sprawdzić wszystkie wymagania. Kliknij Moje konto i uzupełnij niezbędne informacje. Na początek formularze osobowe. Najważniejsze na początkowym etapie rekrutacji są podstawowe dane osobowe i wykształcenie. W danych osobowych musisz wypełnić każdą rubrykę. Bez tego nie uda się przejść dalej. Ważne są też dane adresowe. Nie musisz na razie dodawać zdjęcia. To można uzupełnić później. Wykształcenie. To jedna z najważniejszych zakładek. Uzupełnij rodzaj ukończonej szkoły, podaj jej pełną nazwę oraz miejscowość i kraj. Zapisz te informacje i przejdź do dokumentów. Dodaj dokument. Z listy wybierz rodzaj dokumentu. Ta najbardziej standardowa matura w liceach i technikach nazwana jest Nowa Matura po 2005 roku. Osoby, które uczęszczały do szkoły średniej za granicą, powinny zaznaczyć matura zagraniczna. Natomiast maturę europejską lub międzynarodową zaznacz wtedy, gdy realizowałeś specjalny program zakończony egzaminem maturalnym w języku angielskim. Potem tylko dodaj rok oraz kraj, w którym dokument został wydany. Zapisz dane. Przejdź do zakładki Edytuj wyniki egzaminów. Z listy wybierz wszystkie przedmioty, z których zdawałeś maturę oraz zaznacz na jakim poziomie – podstawowym czy rozszerzonym lub jednym i drugim. Jeśli nadal czekasz na wyniki egzaminów maturalnych, nie musisz uzupełniać rubryki Znam wynik i wartość. To można uzupełnić później. Przejdź do zakładki Oferta. Możesz sprecyzować poziom kształcenia, formę studiów oraz miejsce, gdzie chcesz studiować, lub od razu wybrać kierunek z poniższej listy. Kliknij na wybrany kierunek. Znajdziesz tu informacje o zasadach kwalifikacji i wymaganych przedmiotach. Teraz wystarczy wcisnąć Zapisz się i potwierdzić na kolejnej stronie. Zielona ramka oznacza, że wszystko zostało poprawnie uzupełnione. Jeśli chcesz aplikować na kolejny kierunek na naszym uniwersytecie, wejdź ponownie w zakładkę Oferta. Wybierz kierunek i zapisz się. Co oznacza ta czerwona ramka? Są dwie możliwości. Pierwsza, że zapomniałeś zaznaczyć przedmiotu, z którego zdawałeś maturę. Możesz wejść w zakładkę Wykształcenie i to uzupełnić. Jeśli natomiast nie zdawałeś matury z przedmiotu, który jest na tym kierunku wymagany, nie możesz na niego aplikować. Wejdź teraz w Moje konto i kliknij zakładkę Płatności. Znajdują się tu kierunki, które wybrałeś i kwota do zapłaty. Podany jest również numer konta, na które należy przesłać opłatę rekrutacyjną. Wróć na Moje konto, wejdź w Zgłoszenia rekrutacyjne i ustal priorytety.
Ustaw kierunki tak, by pierwszy na liście był ten, który jest dla Ciebie najważniejszy. Przy nazwie kierunku powinien potem wyświetlić się odpowiedni numer. Gdy będziesz znał wyniki swoich egzaminów maturalnych, ponownie zaloguj się do systemu i wejdź w zakładkę Wykształcenie. Kliknij w rubrykę Znam wynik i wpisz procent, który uzyskałeś. Warto w moim koncie zaznaczyć również powiadomienia. Wtedy system wyśle Ci wiadomość na maila, że są nowe informacje dotyczące Twojej rekrutacji. Również tą najważniejszą, o zakwalifikowaniu.